Cześć, dziś pokażę Wam moje bażanty, które się nie tak dawno wykluły. Tu mamy 4 kurczaki, 3 kurczaki niosek, zwykłych kur, 3 bażanty królewskie i 8 diamentowych. Tu są 4 królewskie, już starsze, dużo większe. Dużo większe, bardzo. Różnią się od tych. Z tych bardzo dużo, jakby to powiedzieć, nie udało się im wykluć. Dużo strat na 21 jajek, tylko tyle bażantów. Ogólnie większość była zalęgnięta, tylko nie miały siły się wykluć, ponieważ źle była regulowana wilgotność w ostatnich dniach, bo mnie nie było i ktoś inny się opiekował tym. No nie wyszło, tu mają tak, wodę z witaminami, o, przyszedł teraz wodę. Pasze, te tak samo, woda. Na 2 lampy, setki czerwone. I tak to wygląda. Bażanty ruchliwe. Szczególnie te diamentowe. Teraz mam włożone w inkubator 57 jaj, czyli wszystkie. Są tam jaja od kilka srebrnych, chyba 4, nie 5, 5. 27 złocistych, a reszta diamentowej królewskie. Tam podawałem na grupie na Facebooku, ile tam jest dokładnie. W tej chwili nie pamiętam. Myślę, że powinno się z tego dość sporo wykluć. Niestety. Jaja od złocistych były nieregularnie zbierane i mają już trochę dni, bo około ponad 3 tygodnie, więc zobaczymy, co się z tego wykluje. Mam nadzieję, że chociaż z tych 27 jaj, żeby mi się z 15 odchowało, to będzie dobrze. Z tych 57 jajek chciałbym odchować sobie 25 młodych, czyli mniejszą połowę. To już by było, jak dla mnie to by było dużo. Będę chciał na jesieni albo w zimę przed lęgami następnymi dokupić drugi inkubator na około 80 jaj i zwiększyć liczbę samic, około 4. Te po prostu będą do sprzedania, a lub na wymianę po prostu samice dla zmiany krwi. Zależy mi też szczególnie na diamentowych i złocistych, aby były one czysto rasowo. Czyste rasowo. Te już dużo większe, niby 3 tygodnie. Trochę więcej niż 3 tygodnie, no ale różnica jest i to dość spora. Między takimi maluchami, a takimi, o, to już jakby były we większym pomieszczeniu, żeby swobodnie sobie mogły podpływać na większą wysokość. Czekam, aż samice przestaną nieść jaja, to wpuszczę, tak jak w tamtym roku, te młode już. Myślę, że jak będą się kluły te kolejne, to te akurat przeniosę do wojery już zewnętrznej, powinny już dać sobie tam radę, a te małe przeniosę tu. A w te miejsce pójdą te, co się wyklują. Teraz nadal się niosą samice, ale to już jest coraz rzadziej. Pewnie większość jaj będzie niezalęgniętych. Ale widzę, że ostatnia ta samica, ta srebrna, która nie chce, ma niezalęgnięte jaja, chce chyba usiąść na nie, więc jak uzbieram większą ilość od królewskich diamentowych i złotych z 15 jajek, to myślę, że je mogę podrzucić. Najwyżej samca się oddzieli gdzieś. Można rozpoznać, które to są królewskie, które diamentowe.
Królewskie to są te z takimi wyraźniejszymi, ciemniejszymi plamami na plecach i na głowie. Mają inną budowę, szare nogi, tak jak one. No i dobrze, myślę, że na dziś to już by było wszystko. Chciałbym polecić hodowcę mojego kolegę, link będzie podany do jego kanału na YouTubie w opisie. Możecie dać mu subskrypcję, lajkować filmiki, to początkujący hodowca tak jak ja. Posiada w większości gołębie do tak zwanego ganiania. Dobrze, zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania. Pozdrawiam.